Witajcie kochani! Dzisiaj znajdujemy się w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, dokładnie w miejscowości Prabuty, w gospodarstwie naszego klienta, pana Artura Przechadzkiego. Jesteśmy aktualnie, jak widać, na polu. Jakie to jest pole, panie Arturze? To jest pole kukurydzy odmiany Crown Bay, tak? Którą pierwszy raz zastosowałem w tamtym roku. Jestem zadowolony pod względem odporności na warunki atmosferyczne, ponieważ poprzedni sezon cechował się jak i przymrozkami, tak i no, ogromną suszą. Odmiana koniec końców zaplanowała na poziomie 12,5 tony mokrego ziarna. No, według mnie to na poprzedni sezon był bardzo dobry wynik. I właśnie dzisiaj pokrótce chcemy sobie powiedzieć o roli cynku w uprawie kukurydzy. Jak wiadomo, kukurydza w zależności od części polskiej jest w różnej fazie rozwojowej. Tak jak rozmawialiśmy już miejscami, to jest faza trzeciego liścia. U nas jeszcze to jest jedna faza drugiego liścia, więc chwilę poczekamy. Tak, dokładnie. Z zabiegami. Kukurydza oczywiście jest rośliną lubiącą ciepło, ale przede wszystkim jest bardzo wrażliwa na anomalia pogodowe, tak? Takie jak mróz czy tak susza. Jest. I tutaj, no wiadomo, w tej nocy no, tego doświadczyliśmy, tak? No niestety. Dokładnie. Dzisiejsza noc, mimo tego, że już jest po tej całej zimnej zośce, też obfitowała w delikatny mróz. No i ma się to powtórzyć także dzisiaj, więc no to jest ciężki czas dla kukurydzy na pewno. Dokładnie. Tak więc kukurydza jest rośliną potrzebującą całego zestawu mikro i makroelementów. I właśnie dzisiaj skupimy się na jednym z podstawowych mikroelementów, jakim jest cynk. Polish Agro posiada własną linię nawozów dolistnych Power Leaf Line. Produkt Power Leaf Cynk jest jednoskładnikowym nawozem dolistnym, który służy do profilaktycznego i interwencyjnego zapobiegania niedoborów cynku. Poprawia odporność roślin na patogeny i czynniki stresowe. Tak więc podsumowując, Power Leaf Cynk zwiększa efektywność doglebowego nawożenia azotem i fosforem, stymuluje proces fotosyntezy, jest aktywatorem wielu enzymów i przede wszystkim wspomaga roślinę, tak, wspomaga kukurydzę w fazie wzrostu. Tak więc nie czekaj, tylko kontaktuj się z naszymi doradcami. No i bądź tak szczęśliwym, tak gospodarzem jak pan Artur z naszym produktem. Tak jest. Dziękuję i zapraszam do kontaktu z Polish Agro.